Zimowa 3 maja czeka na wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej ze smakołykami i ręcznie robionymi dekoracjami świątecznymi. Jest wspólne kolędowanie i ubieranie choinki, a także artystyczne warsztaty oraz wiele atrakcji dla młodszych i tych nieco starszych. W czasie od 16 do 22 grudnia o świąteczną oprawę dbają przedstawiciele lokalnych fundacji i stowarzyszeń. Ulica 3 maja przybrała zimową szatę. Co tutaj się dzieje? Od soboty do piątku mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mają możliwość skorzystania z wielu atrakcji, m.in. z różnego rodzaju warsztatów, spotkań, które mają nie tylko wprowadzić tutaj zimową, świąteczną atmosferę, ale przede wszystkim pokazać, że ulica 3 maja żyje, nie tylko wtedy, kiedy prototypujemy tutaj z urbanistami, ale również na co dzień. No właśnie, jaka jest frekwencja? Czy zaskoczyło to Państwa, że tak wielu ludzi odwiedza to miejsce? 3 maja rzeczywiście pokazała, że ma szansę na to, żeby ożyć. Po pierwsze dlatego, że ludzie, którzy przychodzą tutaj czy w weekend, czy w ciągu tygodnia wracając z pracy, dla nich zaskoczeniem jest to, że na 3 maja coś się dzieje. Pokazujemy tutaj, że tak naprawdę organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy mogą współistnieć i mogą stworzyć ofertę dla mieszkańców, którzy, tak jak mówiłam wcześniej, zaskoczeni, ale z sympatią przyjmują inicjatywę kiermaszu świątecznego na 3 maja. W tej przedświątecznej atmosferze odwiedzamy jedno ze stoisk. Co tutaj powstaje? Dzisiaj tworzymy wianki świąteczne na stoły wigilijne. Dziewczyny tworzą samych postaw słomianych, przybierając w gałązki, bombki, dekoracje, takie naturalne typu właśnie orzechy laskowe, włoskie, szyszki z modrzewiu. I w ten sposób zabierają je sobie na stół wigilijny. Mikołaju, jak czujesz się na ulicy 3 maja, takiej przedświątecznej ulicy 3 maja? Wyśmienicie się tu czuję. Jest to dość znaczna grupa kibiców, moich kibiców. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej i życzę dużo śniegu. Przypominamy, że wszystkie atrakcje związane z zimową ulicą 3 maja trwają do piątku w godzinach od 15 do 18.